skuteczna utylizacja odpadów zapobiega przedostawaniu się do atmosfery szkodliwych substancji chemicznych i pozwala na przywracanie czystego środowiska naturalnego. Polska firma Cool Energy, specjalizująca się w rozwiązaniach do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii stworzyła innowacyjną technologię zgazowania różnych rodzajów biomasy, pozwalającą na otrzymanie gazu syntezowego wykorzystywanego do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Metoda, którą postanowiliśmy zastosować, polega na tym, że materiał surowy, który dostajemy z produkcji, podlega takiemu procesowi, który się nazywa pirolizie i zgazowaniu. Jest to pewien rodzaj niepełnego spalania tego surowca, który prowadzi do tego, że wytwarzamy gaz palny i ten gaz może następnie być w rozmaity sposób wykorzystany. W naszej tej instalacji, którą teraz możemy obserwować, jest on spalany w komorze spalania i wytwarzamy parę, która dalej jest wykorzystywana w zakładzie. Opiera się to na reakcji węgla zawartego w przetwarzanej biomasie z doprowadzanymi do reagującego układu tlenem, parą wodną lub dwutlenkiem węgla. Najistotniejsze zmiany w procesie zgazowania zachodzą w komorze zgazowarki. Stanowi ona serce całej instalacji, pozwalając przetwarzać materiał wsadowy na gaz palny o kaloryczności około 6 MJ na metr sześcienny. Temperatura procesu zgazowania waha się w granicy od 400 do 850 stopni Celsjusza. Zbiornik jest wyłożony i izolowany cegłą żaroodporną i jest zasilany wieloma poziomami dysz powietrznych utrzymujących proces zgazowania. Zgazowanie biomasy za pomocą ekologicznej metody firmy Cool Energy minimalizuje proces powstawania tlenków i przedostawania się metali ciężkich do spalin.